Witajcie, nie mam co prawda w zwyczaju nagrywania takich krótkich, spontanicznych materiałów, no ale przed chwilą dotarła do nas odpowiedź na pytanie, jakie w ostatnich dniach zadawaliście mi zdecydowanie najczęściej, czyli pytanie o transmisję z gali Fury Wilder 3 w polskiej telewizji. Było tutaj trochę znaków zapytania, dlatego że mimo pogłosek wciąż brakowało tej oficjalnej informacji, no ale teraz wiemy już na pewno, że gale w nocy z 9 na 10 października pokaże na żywo TVP Sport. To bardzo dobra informacja, ponieważ do tego kanału właściwie każdy w Polsce może mieć dostęp. Nawet jeśli nie ma go w swoim pakiecie telewizyjnym, to transmisję na żywo można za darmo obejrzeć też na stronie sport.tv.pl. Przekaz ma rozpocząć się o godzinie drugiej w nocy i obejmować cztery główne walki, wszystkie cztery w wadze ciężkiej, bo oprócz starcia Fury Wilder mamy też świetnie zapowiadające się pojedynki Jared Anderson, Władimir Tyrieszkin, Efe Jackba, Frank Sanchez oraz przede wszystkim Robert Helenius, Adam Kownacki. Ten rewanż, którego wszyscy też od dawna wyczekujemy. Jeśli natomiast chodzi o główne wydarzenie wieczoru, to TVP Sport informuje, że ma się ono rozpocząć około godziny 6 nad ranem. Będzie zatem zerwana noc, no ale jeśli chodzi o transmisję, to możemy być już spokojni. Nie trzeba będzie szukać tej gali gdzieś w odmentach internetu i wszystko sobie bez problemu obejrzymy. No dobrze, ja wracam w takim razie do przygotowywania dwóch zapowiedzi gali w Las Vegas, bo tak jak mówiłem, nagram teraz osobno undercard i osobno walkę wieczoru. Myślę, że pierwsza zapowiedź będzie jutro późnym popołudniem lub najpóźniej w piątek rano, no a następnie skupię się już tylko na starym. Fury Wilder 3. To tyle, tylko takiego krótkiego, ale radosnego news'a chciałem Wam przekazać. Do usłyszenia!